Wczoraj obiegła internet wieść o tym, że z gmachu Ministerstwa Środowiska i Klimatu, to jest historyczny budynek w Warszawie, obok była słynna Reduta Wawelska, no, słynna w czasie powstania i w czasie walk. Stamtąd zniknął, został wyrzucony do piwnicy znak Polski Walczącej. Pan tego nie może pamiętać, bo ona nie było wtedy w Sejmie, ale w 2014 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie znaku Polski Walczącej. I wśród tych, którzy byli autorami tej ustawy, znajdzie pan znane sobie nazwiska. Donald Tusk, Ewa Kopacz, Małgorzata Kidawa-Błońska i mogę tak wymieniać. Znak Polski Walczącej jest dla nas wszystkich ważnym znakiem. Dlatego tutaj wylądował w śmieciach, dlatego, w piwnicy. Dlatego został zdjęty na czas remontu. Nieprawda. Ma być remont. Zresztą wczoraj rzecznik ministerstwa o tym mówił. Ale te miejsca były właśnie ledwo wyremontowane. Nie, panie redaktorze. Jest przygotowanie do kolejnego remontu. No, to, co zostawili, co zostawili po sobie przedstawiciele PiS-u. Mówisz, że bazgrali po ścianach? Panie redaktorze, ja nie chcę wnikać w to, co oni tam konkretnie robili. Natomiast znak Polski Walczącej, pan pozwoli, że zacytuję ustawę, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie. Dobry wieczór. Problem bierze się stąd, że oni, czyli rządzący, wszystko, co się wiąże z tradycją patriotyczną, uważają za pisowskie po prostu. A to, co pisowskie, trzeba zdjąć, schować, zaatakować. Podejrzewam, że taki przedmiot jak długopis, albo maszynopis, albo rękopis też będzie się kojarzył, że to jest pisowskie, bo się kończy na PiS. Oni już tak mają, to jest jakiś rodzaj szajby. Ale co na to poradzić? Udają, że są z tej samej tradycji, a chyba bliżej im by było do tradycji 22 lipca. Starsi z państwa pamiętają, było takie święto. My w szkole przedrzeźnialiśmy je jako święto czekolady, bo słynne zakłady Wedla przemianowano na 22 lipca, zohydzając nawet czekoladę. Potem ona się zohydziła, bo nie była czekoladą. Jesteśmy w programie Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki, ze mną jest Dorota Łosiewicz. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. No niestety, czego można się spodziewać po koalicji 13 grudnia? No niestety właśnie nawet walki z takimi symbolami jak znak Polski Walczącej. Tam zniknęły także tablice upamiętniające żołnierzy wyklętych. No i jeżeli remont będzie potrzebny, to po tym wyrwaniu 10 remontów zrobią. Słucham? 10 remontów zrobił. 10 remontów, no tak, ale rzeczywiście te miejsca były świeżo remontowane. Potwierdzał to były wiceminister klimatu i środowiska, także oraz w żadnym remoncie być nie może. No po prostu kogoś wybitnie drażnił ten znak. No jak mówisz, to jest pisofrenia jakaś taka, ale w ogóle jakaś narodofrenia i jakaś ojkofobia, no bo wszystko, co polskie, tych ludzi tak strasznie razi, że to trzeba do piwnicy złożyć. Tam w tej piwnicy były też właśnie te tablice z żołnierzami. A to wiesz dlaczego? Bo te tablice umieścił, była bardzo podniosła uroczystość, pan profesor Jan Szyszko, wtedy minister środowiska, zaszczuty przez tę bandę. I dosłownie zaszczuty, bo zachorował z tego powodu. I on upamiętnił leśników, bo tam w tym budynku była przecież i przed wojną, i po wojnie dyrekcja Lasów Państwowych. Leśników, którzy polegli w Katyniu, w Miednoje, w Charkowie, a także tych, którzy walczyli w partyzance, w Armii Krajowej. I jako żołnierze walczący już po przewaleniu się Sowietów do Polski. Oni nie mogli znieść, że coś, co zrobił profesor Jan Szyszko, może wisieć ich tam. Nikogo to nie denerwowało, tylko tych nowych barbarzyńców. Ja mówię barbarzyńców, bo ktoś, kto nie szanuje tradycji, to
to jest takim samym barbarzyńcą jak ktoś, kto jest nieukiem, ignorantem, albo robi jakieś rzeczy sprzeczne z zachodnią kulturą, z naszą cywilizacją. No to jest takie działanie, no. Ale w ogóle mamy ostatnio jakąś plagę znikających symboli, bo w Ministerstwie Sprawiedliwości zniknął krzyż. Pojawił się tam symbol konstytucji, ten z koszulek. Plakat, no, z Lecha Wałęsy zdjęty. Tak, no czekać tylko po prostu, aż ktoś w nocy przyjdzie i w Sejmie ten krzyż zdejmie, bo będzie po prostu im tak przeszkadzał, że też go zdejmą, wsadzą gdzieś tam do piwnicy, w jakieś podziemia, żeby nie dało się go w ogóle odnaleźć. Ale w ogóle co to jest za tłumaczenie, że to, remont? Co ci pisowcy tam narobili, wymaga remontu. Czy to, co oni dotykali ścian, to trzeba je zamalować? Znaczy, to jest pomylenie, przepraszam bardzo, z Sowietami. To Sowieci zostawiali po sobie ruiny. Dla mnie takim najbardziej ewidentnym przykładem jest słynny pałac czy zamek w Chamieńcu Ząbkowickim, który ostał się przez wojnę. No bo on należał do holenderskiej rodziny Hohenzollernów i ci Ruscy wzięli go granatami i podpalili to wszystko i teraz za ogromne pieniądze to jest odbudowywane, fantastycznie już to wygląda i to jest ta sama kultura. To co prawda nie było granatami zrobione, ale wyrwane, po prostu wyszarpane. No, to tak wygląda, ze ściany. Jakby mieli granaty, to by użyli. Jakby, nie wiem, nie można było odkręcić, gdyby rzeczywiście miał to być remont, albo po prostu zasłonić może na czas remontu, żeby nie zostało pochlapane. Przy czym oczywiście ten remont to jest jakiś wymyślony i to jest absolutny lipa, no, ale pretekst, bo to świeżo wyremontowane. Ale co się robi? Bierze się jakiś pojemnik, odpowiednio wkłada, jeśli by to był naprawdę remont, ale przecież wspomniałaś o tych przedstawicielach ministerstwa, którzy przecież jeszcze przed 13 grudnia tam pracowali. No i to wszystko było w dobrym stanie. Nikt tam nie widział żadnej ruiny, żeby... No i Robert Mazurek wspomniał jeszcze o tym aspekcie historycznym. Rzeczywiście ta Reduta Wawelska tam, szpital pod 60 numerem na Wawelskiej i on częściowo także był umieszczony, szpital powstańczy, w tym budynku. Tam potem była ta słynna pacyfikacja SS Rona, pozabijali tych pacjentów i siostry, które tam zostały, żeby się nimi opiekować. I cały ten rejon właśnie od numeru 60 to są historyczne budynki. Może oni jeszcze budynek zmienią, słuchaj, tego ministerstwa, bo będzie im przeszkadzało. A jeżeli chodzi o Sejm, to może jakąś Straż Krzyża trzeba wystawić na noce. Bo na nocy zrobią. No mówię, no na noce właśnie, bo jak nic, po prostu przyjdą, w nocy zdejmą. Nie wiem, marszałek Hołownia zawiesi tam konstytucję. Ale już chyba pani Kociarnia próbowała to zrobić kiedyś. Próbowali to zrobić, tylko że teraz zobacz, ta większość no naprawdę nie szanuje żadnych symboli, żadnych znaków. Niedługo hymnu może zakażą śpiewania, albo wrócą do śpiewania jednej zwrotki na przykład, tylko no różne. To wrócą z konieczności, bo nie zapamiętają trzech, a o czterech już nie mówiąc, o piątej nie wspomnę, bo ona mówiła o Ruskich i o Niemcach, no to i w zasadzie była tajna. A że minister Czarnek mówił z mównicy, my was nauczyliśmy czterech zwrotek hymnu, to oni jeszcze w złośliwości znowu każą w szkołach tylko jedną śpiewać i na różnych uroczystościach państwowych nie będzie już czterech zwrotek. I żebym tego nie wykrakała, ale naprawdę spodziewam się tego, żebyś czym nie, mówię w najbliższym czasie. Żebyś nie wykrakała jeszcze czegoś innego, bo to już nie kracza, w bardzo proroczym filmie Sylwestra Chęcińskiego Rozmowy kontrolowane, no to jest taka scena, gdzie na święta śpiewają, normalni Polacy śpiewają kolędy, a tamci śpiewają Pan Moskowny je wieczera. No ale tamci to już parsztet jedli, pamiętasz, Wigilię podczas okupacji Sejmu w 2016 roku, więc no tak. To już nawet trochę było. Posłuchamy teraz szefa MSWiA, pana Marcina Kierwińskiego.
Jeżeli chodzi o kwestię torturowania, to proszę wybaczyć. Ja wiem, że to będą mocne słowa, ale pan Kaczyński bredzi po prostu. Natomiast ja rozumiem, że jemu ciężko mu znosić sytuację, w której nie może bez żadnego trybu wydawać poleceń całemu państwu, że to jest ciężko się mu z tym pogodzić, ale tak już będzie, panie pośle Kaczyński. Teraz wróciło prawo, wróciła konstytucja i obowiązywanie konstytucji. Jeżeli chodzi o sytuację w prokuraturze, to panie, no jak patrzę, jak ci prokuratorzy, nominaci Ziobry bronią się przed tym, jak minister Bodnar przestrzega polskiego prawa, no to wiem, że mają wiele na sumieniu. Minister Bodnar tu zdaje się ciągle wróciła. Szuka podstaw prawnych, ani konstytucja, ani prawo. Raczej ale właśnie ma pan poczucie humoru. Bezprawie wróciło, zagościło, nam tutaj na dobre się rozpanoszyło, bo ani ustaw nikt nie przestrzega, znaczy ustawy uchwałami się zmienia, konstytucja i artykuł 7 to w ogóle już wszyscy o nim zapomnieli. Ja nie byłem w stanie tego zweryfikować. Bo ktoś w mediach społecznościowych podał, że od 13 grudnia oni już 73 razy złamali konstytucję. To jest dobry wynik. To jest niezły wynik, tak. Gdyby to, no ktoś tam policzył. A poczekaj, ja rządzą półtora miesiąca, czyli tak naprawdę dwa razy dziennie mniej więcej no, by wychodziło. To jest duże osiągnięcie, a coś pozytywnego, żeby zrobić. Ale oni to tak, wiedzą państwo, co oznacza ten gest. Za co się zabiorą, to jak śpiewał Wojciech Młynarski, i jeszcze mają dużo do, trzy kropki, przed sobą, bo przecież są bardzo twórczy, czego się dotkną to. Bo to dopiero początek, prawda? Tak, zapowiadają jeszcze. I ludzie sobie zadają pytanie, dlaczego oni są tacy nieudolni? Bo oprócz tego, że są zamordyści, to oczywiście wszystko im wypada i z rąki się tłucze. I ludzie tak się dziwią, ale szanowni państwo, czego się dziwicie? Czy oni kiedykolwiek byli inni? Ja wręcz podejrzewam, że oni do tego rządu zostali wysłani czy wybrani z powodu jednego kryterium. Nic nie umiesz, jesteś totalną ofermą, to będziesz w rządzie. Ja mam takie doświadczenie, bo już jestem dość stary, żeby mieć takie doświadczenie. Miałem na studiach tak zwane studium wojskowe. Studium wojskowe przez rok trwało, na trzecim roku studiów, i tam było panoptikum po prostu. Wszyscy ci oficerowie, albo w większości, to zrobili jakieś numery w służbie czynnej i zostali zesłani do tego studium. I mieliśmy ubaw popachy po prostu, bo ci ludzie na co dzień byli chodzącym przykładem nieszczęścia, niekompetencji, i ten rząd jest jak to studium wojskowe w dawnych czasach. Ja jeszcze tylko do tych tortur wrócę, bo teraz to jest taka moda i właściwie taka chyba zasada, że jak tylko coś powie Jarosław Kaczyński, to natychmiast trzeba wyśmiać, wyrechotać i w ogóle absolutnie nie można tego potraktować poważnie. Ale polecam panu Kierwińskiemu, szefowi MSWiA, żeby wysłuchał opowieści, którą tutaj wczoraj w tym studiu, tylko w innej części tego studia, czyli z tamtej strony, tej opowieści Mariusza Kamińskiego, który opowiadał, jak to było z tą sondą. Nie chodzi o to, że torturami jest samo przymusowe dokarmianie, tylko sposób, w jaki mu to zrobiono. Trzymało go 6 osób, przypięto go pasami. On mówił, że ma skrzywioną przegrodę nosową. W związku z tym wiązało się to wszystko dla niego z okropnym cierpieniem. Tę rurę, którą mu tam wpychano przez przełyk, to tam do żołądka ma dojść, to wszystko sprawiało mu ból. Więc w tym kontekście ja rozumiem, że chodzi o tortury, i prezes Kaczyński dlatego nawiązuje do tortur. Nie sam fakt, że ktoś miał być dokarmiany, tylko sposób, w jaki to zostało wszystko przeprowadzone. To powinno być zresztą pod dozorem oczywiście lekarza i sędziego penitencjarnego. No bo znaczy tego, czy to nie było pod dozorem, to nie wiem, być może lekarz to robił, no bo powinno przecież być, chyba nie straż powinno być, bo tak jest w przepisach, ale też powinno być oczywiście brane pod uwagę zdanie tego, któremu to się stosuje. Znaczy, no zdanie było takie, że nie wyrażał zgody, dlatego musiał zostać przywiązany pasami, żeby można było to przeprowadzić siłowo. To się dzieje czasem, ale traktowanie polityków jak, nie wiem, morderców albo ludzi, którzy są skazani za ciężkie przestępstwa kryminalne innego rodzaju, no to jest już nadgorliwość skrajna.
trzeba było sobie no jednak porozmawiać z tymi ludźmi, nie pchać komuś, kto ma zepsutą, mówiąc tak potocznie, przegrodę nosową, bo każdy, kto wie albo miał takie problemy, to wie, jaki to wywołuje odruch i jaki ból, bo to jest bardzo mocno unerwione, więc wszystko to się odczuwa. Ja dzisiaj słyszałam, że taką wypowiedź pana Grabca, który jest, zdaje się, szefem gabinetu politycznego, szefem kancelarii Donalda Tuska, tak, pana premiera. No i on tak się śmiał, mówił, że ależ ci panowie są w znakomitej formie, absolutnie, oni wyglądają, jakby wyszli z sanatorium. Polepszyło im się. Otóż ja widziałam osobiście Mariusza Kamińskiego, rozmawiałam z nim i on naprawdę nie wygląda, jakby wyszedł z sanatorium. Człowiek jest naprawdę wycieńczony, zmęczony. Był w mediach, opowiadał o tym, co go spotkało, ale naprawdę mówić o nim, że wyszedł z sanatorium, to jest po prostu granda. No to jest taki styl Jerzego Urbana. Jak Urban robił konferencję w stanie wojennym i tam traktowano opozycję ówczesną, skądinąd dzisiaj część tych samych ludzi tak się traktuje, których Jaruzelski z Urbanem tak traktowali i ich ci oprawcy, że ci, co byli w internowaniu, to właściwie sanatorium, wszystko tak, jakby wszyscy mieli, tak jak Lech Wałęsa miał w tych Bieszczadach, i że oni to właściwie udają albo robią takie rzeczy, żeby się zachodnie media tym zainteresowały. To jest, wypisz, wymaluj mentalność Urbana, ale ja się nie dziwię. Kto był najwierniejszym wyborcą Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach swojego życia? Jerzy Urban. On po prostu kochał Platformę. Przerzucił tę całą swoją miłość z PZPR-u, a potem SLD na Platformę. Wielbił Tuska. Jakby mógł, to by tam nieba im przychylił. Nie wiem, czy nie finansował ich jeszcze, no bo on, kto wie, bardzo, miał możliwości. Bardzo możliwe, miał możliwości, a przecież na fundusz wyborczy wpłacić pieniądze może każdy. Panowie Kamiński i Wąsik zapowiedzieli, że wejdą do Sejmu, ale nie na warunkach pana marszałka Hołowni, tylko na swoich warunkach. Jak wszyscy wiemy, wczoraj w Sejmie była, no, było wielkie oczekiwanie na panów Wąsika zasadzka i Kamińskiego, niemalże zasadzka. Policja wspierała Straż Marszałkowską, przeszukiwano wjeżdżające samochody. No, ale marszałek Hołownia ma inny pomysł. Znaczy, on twierdzi, że wejdą tam na jego warunkach. Ja już mam taki prosty komunikat do panów byłych posłów Kamińskiego i Wąsika, że oczywiście, że mogą pojawić się w Sejmie, ale pojawią się tam na moich warunkach. Z jednej prostej przyczyny. Jeżeli oni twierdzą, że są posłami, to są zobowiązani na podstawie artykułu 7 regulaminu Sejmu stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu. A jeżeli nie są posłami, to muszą stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu z artykułu 10 regulaminu Sejmu, bo to marszałek Sejmu odpowiada za porządek w Sejmie. Tak czy siak muszą stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu. A więc to spotkanie, wskazuje na to regulamin Sejmu, jeżeli do niego dojdzie, odbędzie się na moich warunkach, a mi nikt takich warunków nie będzie stawiał, nie będzie mi groził. To nie jest tak, że to panowie posłowie twierdzą, że są posłami, tylko Sąd Najwyższy twierdzi, że panowie wciąż są posłami i zachowali mandaty. Poza tym PKW zadała marszałkowi Hołowni pytanie o podstawę prawną, na podstawie której miałaby to ta PKW wyznaczyć kolejne osoby, które miałyby objąć mandat, bo jeżeli chodzi o Monitor Polski, to no właśnie mówię, na jakiej podstawie prawnej. I jeżeli chodzi o Monitor Polski, to opublikowano wygaszenie mandatu tylko jednego z panów posłów, tak. Więc sytuacja nie jest tak prosta, właśnie, jak wydaje się Szymonowi Hołowni. A ja osobiście mam taką nadzieję, że po tym, co pan marszałek powiedział, że jednak zostanie trochę zaskoczony. To jest zabawne, że zaczął od tych moich warunków. Szanowny panie marszałku, pan nie jest tam, nie wiem, karbowym, ekonomem, policmajstrem, żeby na moich warunkach. Warunki wynikają z ustaw, właśnie z regulaminu Sejmu, z systemu prawnego, ze statusu, który gwarantuje
właśnie tym posłom orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, bo tylko ona jest powołana do rozpatrywania takich spraw i nie istnieje w tym wypadku moje warunki. To są warunki państwa polskiego. Pan jest organem państwa polskiego. Jak pan uważa, że ma moje warunki może stawiać, pan nie rozumie, jaką funkcję sprawuje. Ale wiesz, problem polega na ego, a ego marszałka Hołowni już prawie dorównało ego ministra Sikorskiego czy Lecha Wałęsy. Sikorskiego chodzi kilometr przed nim. To są ega porównywalne, więc to chyba z tego wynika. Dlatego niektórzy za granicą tak sobie żartowali, że jak Sikorski wchodzi do jakiegoś małego pomieszczenia, to ego jest na sąsiedniej ulicy. I jak to wszystko połączyć, żeby on mógł być spójny? Ale marszałek Hołownia przynajmniej odpowiadał na pytania. Są tacy politycy, którzy jak przychodzą do studia na wywiad, no to nie odpowiadają na pytania, bo nie wiedzą, co odpowiedzieć. I tak było w przypadku pani Janny Muchy. A co wypadnie z kanonu lektur? Nie potrafię pani odpowiedzieć na to pytanie. Co będzie w zamian za ten przedmiot hit? To też jeszcze nie odpowiem w sposób taki jednoznaczny. A kiedy zostaną wprowadzone darmowe ciepłe posiłki dla dzieci w szkole? Szybko. To jest jeden z priorytetów. Nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili. Ale jeszcze w tym roku szkolnym? Czas. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale naprawdę jest to jednym z naszych priorytetów. A kiedy będą dostępne dla wszystkich dzieci bezpłatne żłobki i przedszkola? To jest kolejne pytanie słuchacza. Po raz kolejny niestety nie będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale no mogę w sposób jednoznaczny powiedzieć, że... Nieprędko, drodzy państwo. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nieprędko. Ja się tylko zastanawiam, po co pani Mucha poszła do studia radiowego, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, skoro nie mogła odpowiedzieć na żadne pytanie. Ale tak sobie myślę, że być może bardzo się asekurowała pani Mucha, która też jest wiceministrą edukacji, podobnie jak pani Lubnauer. Bo jak jednego dnia do studia poszła Barbara Nowacka, nowa ministra edukacji, a drugiego poszła do studia mówisz pani Lubnauer... Slangiem? To tak, staram się dostosować, wiesz, do nowych czasów po prostu. To jedna powiedziała, znaczy pani ministra powiedziała, że lektury będą, podobnie jak wszystkie prace domowe, nieobowiązkowe i nieoceniane, a pani wiceminister Lubnauer, znaczy, przepraszam, wiceministra Lubnauer, żeby tej nowomowy używać, powiedziała, że absolutnie lektury będą obowiązkowe i oceniane, więc obawiam się, że panie po prostu nie wiedzą, co jest w tym rozporządzeniu, które od 1 kwietnia ma wejść w życie i ma jakoś tam ograniczyć prace domowe, że mają być zadawane, ale mają być nieobowiązkowe i mają być oceniane i nauczyciel nie może sprawdzić, o matko i córko. Ale ja cenię szczerość pani Joanny od dzisiaj, nie potrafię Muchy. Nie wiem, albo nie potrafię odpowiedzieć. No bo ktoś mógłby przyjść, jak pani Lubnauer na pewno by tam, albo pani Nowacka, zgrywały, że tam, ale pracujemy, coś tam, żadnych konkretów, a pani Mucha jest bezpretensjonalna i mówi, nie potrafię, nie wiem, nie znam się. To jest bardzo dobre, ponieważ to jest długa tradycja, jeśli chodzi o panią Joannę Muchę. Wiesz co? Jak była ministrem sportu, ty ją chwalisz. To też na niczym się nie znała. Mi się wydaje, czy ty chwalisz panią Muchę? Chwalę ją za prostolinijność. No wiesz, ja cię podejrzewam o pewną słabość do pani Muchy od momentu, kiedy zgodziła tak się wystąpić na okładce tygodnika, którego byłeś naczelnym w roli Lary Kraft, tak, na czołgu. Z Tomb Raidera, to obawiam się, że cokolwiek pani Mucha by nie zrobiła, to byś był zadowolony i by ci się nie podobało. No, czekam na podobne wykwity fantazji po prostu. No bo pani Mucha miała tam na zdrowiu się znać, bo doktorat zrobiła z ekonomii. No, ale padło na edukację. Zdrowia, no, padło to, na edukację, to wrzucili ją na edukację i teraz musi... Tam był akurat wolny odcinek. I teraz musi się tłumaczyć, tego nie wiem, tego nie potrafię. To co oni, bo przecież w ministerstwach, kierownictwo ministerstwa to się spotyka i robi sobie takie, chyba że oni się nie spotykają. Słuchaj, może oni się zwalczają, bo w niektórych ministerstwach jest tak, że ci wiceministrowie z różnych partii koalicyjnych to starają się w ogóle nie rozmawiać ze sobą i się nie spotykać, więc wiesz, różnie to bywa. Ale na twoje specjalne życzenie jeszcze jedna w takim razie, pani Mucha. A od kiedy będzie akademik za złotówkę?
To jest to pytanie do ministra nauki. Rozdzieliliśmy się, już my jesteśmy... No tak, ale to przecież była wasza sztandarowa, to była wasza sztandarowa obietnica Polski 2050. I minister Andrzej Szeptycki, który jest w Ministerstwie Nauki, będzie się na pewno pracował nad tym, żeby ta obietnica została spełniona. No ten program, i pisaliśmy też o tym w naszym programie, wymaga po prostu budowy akademików, więc, bo my mamy za mało akademików dzisiaj i akademik za złotówkę. Mniej więcej za 8 lat. Nie, nie, ale przepraszam, ale to było w naszym programie w sposób absolutnie jednoznaczny napisane, że program budowy akademików, który doprowadzi do tego, że ten akademik będzie za złotówkę. Dzisiaj jest po prostu za mało akademików, żebyśmy mogli tego typu program wprowadzić. Ja sobie nie przypominam, żeby w kampanii mówili, że trzeba będzie wybudować te akademiki, żeby one były za złotówkę. Ale wydawało mi się, że po prostu... Po powołaniu rządu pan minister Wieczorek, minister nauki, mówił z kolei, że trzeba wyremontować, bo 30% miejsc w akademikach jest puste, bo są zdezelowane po prostu. Ale tam nawet chyba przyznał jakieś środki nawet na remont jednego z akademików. No tak, pojechał do Poznania ten słynny akademik, który stoi w centrum miasta, tam przy rondzie Kaponiera, bo tam był protest studentów. Jak zaczniecie budować te akademiki, to jest szansa, że w 2052 powstaną. Wracamy do państwa już za chwileczkę. Dobry wieczór. To znowu my, Telewizja w Polsce. Program Polityka na deser. Dorota Łosiewicz. Stanisław Janecki. Wróciliśmy szybciutko, tak jak obiecywałam i zapowiadałam, już jesteśmy. Można nas oglądać od poniedziałku do piątku o 20:35 w Telewizji w Polsce. Bardzo się cieszymy. W wielu kablówkach. Wystarczy poszukać, jesteśmy tam. Można też na YouTubie na żywo, jak ktoś kablóweczki nie ma. A my czym prędzej biegniemy posłuchać pana Tomczyka, który uważa, że wybitniejszego człowieka niż Donald Tusk na tym świecie nie ma. Tusk mówił o tym, że to jest dopiero początek też budowania takiej nowej wielkiej koalicji, która może Ukrainie pozwolić wygrać. Dlatego mówię o premierze Tusku, bo on ze swoimi kontaktami europejskimi jest absolutnie diametralną odmianą wobec tego, co w Polsce było przez ostatnie 8 lat. On tych wszystkich przywódców na Zachodzie zna, oni się z nim liczą, był szefem Rady Europejskiej, jest naprawdę bardzo ważną europejską postacią. Dzisiaj stoimy przed historycznym wyzwaniem, żeby świat de facto wygrał, czy pomógł wygrać Ukrainie wojnę z Rosją. I myślę, że Donald Tusk odegra tutaj ogromną rolę. Ja się bardzo cieszę, że się Donald Tusk obudził i dowiedział się, że wojna Rosji z Ukrainą to trwa, bo ona już dwa lata chyba. Do Kijowa, czy pojechał. Szkoda, tak, że przez ostatnie dwa lata Donald Tusk nie używał tych wszystkich swoich wpływów, żeby Ukrainie pomóc, żeby na przykład szybciej zachęcić Niemców do przekazywania sprzętu, bo na początku właściwie tylko Polska była rzecznikiem Ukrainy. No ale teraz się okazuje, że wielkim rzecznikiem Ukrainy jest Donald Tusk, bardzo to cieszy. Szkoda, że dopiero teraz. No pan Tomczyk, ponieważ jest znany jako rzecznik rządu Ewy Kopacz, jak jego pryncypałką była pani Ewa Kopacz, to tam takie hymny pochwalne wygłaszał pod jej adresem. Pewno nawet wtedy tego akurat nie zauważyłem, ale tak się domyślam, że jak błądziła po dywanie w Berlinie, będąc wizytą u Angeli Merkel, to powiedział, że to było specjalne wydłużenie drogi, żeby Niemcy się cieszyli, że tak wybitną osobistość goszczą. Tylko jak wytłumaczył to szarpanie pani Kopacz przez panią Merkel i łapanie jej pod rękę, że Ewka, Ewka, halo, nie tam, zgubiłaś się. Tak, tak. No a jeśli chodzi o to, co tu opowiada pan Tomczyk, to są dyrdy małe kompletne, ponieważ wszyscy premierzy, którzy uczestniczą w Radach Europejskich, są zaprzyjaźnieni. Przecież wystarczy przypomnieć te sceny z czasów w ostatnich lat, kiedy Mateusz Morawiecki nigdy tam nie stał z boku, zawsze był
wszystkimi skolegowany, że tak powiem, to nie jest żaden ewenement, tylko problem jest zupełnie inny. Co takiego pan Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej zrobił, co przeszło do historii? Wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. I nie znoszą go brytyjskie tabloidy i media. Bo tak poza tym to żadnych osiągnięć. Marynarkę jeszcze podawał panu Junckerowi. To drobiazg jest. No. Ale to jest duże osiągnięcie. No jest, tak. Do tej pory to pamiętamy. Udawał, że przykłada pistolet do pleców Donalda Trumpa. Tak też było. Słuchaj, oczywiście w interesie Polski i całej Europy jest to, żeby Ukraina wygrała z Rosją tę wojnę. I jeżeli Donald Tusk może w tej sprawie cokolwiek zrobić, to niech robi. To niech robi. Powiem tak, wiedzą, że nic nie może. Niech robi, szkoda, że dopiero teraz, ale jeśli może, każdy powinien zrobić, co może, żeby Ukraina wygrała. A niestety obawiam się, że rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że... No to już nic nie może, wobec Rosji nic nie może, wobec Niemiec nic nie może, wobec Francji nic nie może. Nie. No poczekaj. No może wobec Niemiec, no może realizować niemieckie interesy tutaj zamiast polskich. Pomagać Niemcom, czyli zlikwidować CPK na przykład, pomóc w centralizacji Europy, no to może. No to tak, trzeba mieć parę cech takich, które znamionują polityka wysokiego formatu. Przede wszystkim trzeba być kompetentnym, a nie tam opowiadać takie głodne kawałki. Trzeba być decyzyjnym i trzeba potrafić budować sojusze. Donald Tusk jest w stanie budować takie sojusze, które mogą zaszkodzić Polsce, ale nikomu na pewno nie są w stanie pomóc, bo taki ma charakter. Z Amerykanami to nie bardzo, już pamiętamy, prawda, jak już to się skłócał razem ze swoim Giermkiem Sikorskim, więc to jest wszystko zawracanie. To już niestety głowy. Pamiętamy, przechodzimy do pani Kloski, która znowu kogoś wsypała, już nie pamięta, jak to było, jak powiedziała, że to wszystko wina Budki, no to teraz znowu... A już uzgodniła ze swoją zastępczynią Urszulą Zielińską, kto właściwie mówi prawdę, jeśli chodzi o zobowiązania podjęte na Radzie Unii Europejskiej, bo pani Zielińska ostro tam tylko tyle, że pani Zielińska nie wypowiada się redukcji. Tak, pani Zielińska podobno się nie wypowiada w sprawie polskiego rządu, więc nie mam pojęcia, być może wypowiadała się w swoim własnym, ale była na Radzie Unii Europejskiej, a na Radzie Unii Europejskiej ministrowie wypowiadają się w imieniu swoich rządów. No ale dajmy, to jest specyficzny głos. Rząd, tam nikt się w niczyim imieniu nie wypowiada. Oddajmy głos pani Klosce i wracamy z komentowaniem. Pomimo tego miesiąca więcej nowy rząd nie potrafił przygotować prostego dokumentu powołującego pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. To jest wysoka nieporadność, pisze portal Porozmawiajmy o Energetyce, obniżające bezpieczeństwo Polski. Jak pani odpowie na to? To jest decyzja, która leży w rękach pana premiera. Dzisiaj, no jakby, jak rozumiem... Ale pani jest za tym, żeby powołać takiego pełnomocnika? Czy pełnomocnik, czy wiceminister, na przykład w moim resorcie, odpowiedzialny za te same kompetencje, to nie ma większego znaczenia, bo generalnie chodzi o to tylko, żeby sprawnie zarządzać procesem. Żeby była przede wszystkim osoba, która to nadzoruje, prawda? Czy pełnomocnik pełni nadzór nad spółkami przesyłowymi gaz, ropa, prąd? No czyli tak, ustawę tą wiatrakową słynną wręczył pani Klosce pan Budka. Za niepowołanie pełnomocnika odpowiada Donald Tusk. Tak, znalazł. No oczywiście, że Tusk odpowiada za powołanie wiceministrów i pełnomocników. Odpowiada za coś niemożliwe. Ale, no przynajmniej podpisuje akt powołania. No ale zawsze mnie to pani Kloska nie musiała go od razu wsypywać. No to trzeba bronić pana premiera, tak jak pan Tomczyk. Pani Kloska chyba nie do końca rozumie, jak to trzeba własną piersią, prawda, własną pierś nadstawiać. Pani Henik Kloska nam tu kit wciska po prostu. Chodzi o takie stanowisko, które też ma związek z tą energetyką jądrową, z tymi umowami, które już zostały zawarte, albo te małe reaktory, a Niemcy nie chcą żadnych elektrowni w Polsce. I teraz tak, powołaliby jakiegoś kompetentnego człowieka, to on sprawdzi to wszystko, co było osiągnięte i powie coś, czemu Donald Tusk albo pani Henik Kloska będą musieli zaprzeczyć. To jak nie ma ani pełnomocnika, ani wiceministra, to można chachmęcić i można opowiadać różne dyrdymały,
bo za to nie ma żadnych konsekwencji. Natomiast jak będzie pełnomocnik i on już coś powie, to oni potem będą musieli to pół roku odkręcać, bo przecież wiadomo, że chyba że tam będzie ktoś pokroił pana Tomczyka albo pana Grabca, to wszystko jedno, kto to będzie, bo równie dobrze mogła to być sztuczna inteligencja. Ale trzeba powiedzieć, że liczba wiceministrów i pełnomocników przyrasta w tym rządzie w zastraszającym tempie. Jak ostatnio rozmawialiśmy o składzie rządu, to było tam około 104 w sumie ministrów i wiceministrów. Dzisiaj w mediach już gdzieś widziałam, że jest 112 osób, więc to już jakiś jest naprawdę, idą chyba na jakiś rekord, jeżeli chodzi o liczbę tych wiceministrów i pełnomocników. Nie wiem, no jest 11 130. pasożytniczych organizmów do obdarowania, bo tych dużych to są 3, ale przecież tak szczegółowo to jest właśnie. No nie, dużych 4. Bo trzecią drogę 2 tworzą. No tak, ale ja już. Plus lewica, plus koalicja, więc największe 4, a w sumie tam 11 czy. Zgarniam na jedną kubkę. Jeszcze ten PSL podzielisz, to tam wychodzi chyba 13 czy 14 tych organizmów. No i przychodzą ci kolesie i mówią tak, no. No tak, ale oni tu są wypuszczeni, tyle lat nie zajmowali żadnych stanowisk. Kumpli tam mają tyle, że trzeba powołać kolejnego wiceministra. On pociągnie za sobą tych kumpli i będzie taka cała linia. I gdyby, bo ci ministrowie i wiceministrowie to jest tylko ten czubek góry lodowej, ale potem jakby te strumienie, załóżmy, że ta góra się trochę topi, to te strumienie tych kolesi, to one tam sięgają tysięcy ludzi. Słuchaj, trochę czasu byli poza tą władzą, no to wszyscy chcą się wyżywić. Koalicja Obywatelska, PSL 8 lat, Polska 2050 nigdy nie rządziła, a Lewica sama przyznawała, że 18 lat nie była w rządzie. No więc co się dziwisz, no 100 paru tam ministrów i wiceministrów, to co to jest? Jak na takie. No tak, ale czy tam chociaż jedna osoba wie, co ma robić i po co została powołana na to stanowisko, znaczy, bo mam wrażenie. Jedna na pewno jest, bo na przykład pan Gawkowski zna się świetnie na cyfryzacji, sztucznej inteligencji i nawet niezłą książkę na ten temat napisał. Nie to, żebym jakoś go szczególnie broniła, ale rzeczywiście się zna. Żeby tylko nie zepsuł tego, co Janusz Cieszyński zrobił, bo przecież Polska jest absolutnym liderem w cyfryzacji usług publicznych i różnych innych cyfrowych. I absolutnym liderem, to nie jest żadna przechwałka w Unii Europejskiej i w całej Europie, więc oni niech tylko dmuchają i chuchają, żeby tego nie zepsuć, bo przecież wiemy, jakie są ich zdolności. Dawno, przynajmniej ja tak się zastanawiam, że dawno nie widziałam i słyszałam naszej kolejnej bohaterki, pani Leszczyny, chyba się gdzieś tam schowała w tym Ministerstwie Zdrowia. Została ministrem zdrowia, to musiała się troszeczkę doszkolić, ale wróciła. To jakiś podziemny fakultet medyczny? Pierwszy wywiad w ogóle chyba od chwili, gdy została ministrem zdrowia. To my przekonałyśmy naszych kolegów z Platformy Obywatelskiej, że bezpieczna aborcja do 12 tygodnia ciąży jest prawem kobiety. I znowu muszę powiedzieć jedną rzecz. Jeśli będziemy mieli tabletkę dzień po, jeśli będziemy mieli edukację zdrowotną, a z panią minister Barbarą Nowacką spędziłyśmy już wiele godzin i mamy właściwie prawie zamknięte pomysły na to, jak tą edukację zdrowotną prowadzić. Jej częścią musi być oczywiście edukacja seksualna, ale też edukacja o zdrowiu psychicznym. To jestem pewna, że tych aborcji będzie zdecydowanie mniej niż dzisiaj. Jedno pytanie do pani Leszczyny? I do państwa i do ciebie. Co to wszystko, o czym mówi pani Leszczyna, ma wspólnego z leczeniem? No, z leczeniem może niewiele, no, ale to jej resort będzie się chyba, będzie odpowiadał za tę ustawę. Mnie natomiast zastanawia co innego. Dlaczego pani Leszczyna mówi, że one teraz przekonały swoich kolegów z Platformy, że to jest ważne, skoro Donald Tusk w kampanii zwołał Marsz Miliona Serc, tak to się nazywało, w obronie tej pani Joanny, która tak ucierpiała. To Donald Tusk w kampanii zapowiadał zmiany związane z aborcją. I teraz nagle pani Leszczyna wsypuje, że one dopiero teraz kolegów przekonały, że dla nich to jest ważne. Bo może pani Leszczyna chciała, żeby to był Marsz Miliona Pigułek Po, a nie był.
Ja muszę panią Leszczynę z błędu wyprowadzić pewnego. Niestety jest tak, jest że niemożliwe. Skutki edukacji seksualnej typu B są zupełnie inne niż pani Leszczyna mówi. Dlatego, że w Polsce obowiązuje edukacja seksualna typu A, czyli wychowanie do życia w rodzinie. W tych krajach, w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie obowiązuje edukacja seksualna typu B, skutek jest dokładnie odwrotny. Otóż liczba aborcji jest większa, a nie mniejsza, ponieważ dzieci w coraz młodszym wieku rozpoczynają współżycie, ponieważ chcą dowiedzieć się, jak to jest, jak tam mówią na tych lekcjach, czy to wszystko tak jest, jak im pokazują. I skutki są zupełnie inne. Wystarczy sobie zajrzeć do tabelek, poczytać dane i niestety jest zupełnie inaczej niż pani Leszczynie się wydaje. To jest główne zadanie ministra zdrowia. Niby pani Leszczyna się utajniła, do schronu zeszła, czy tam nie wiem, do podziemia, żeby się czegoś nauczyć, ale przecież tutaj w tym wywiadzie odpowiadała na rzeczy, które są kompletnie marginalne, gdy chodzi o ochronę zdrowia w Polsce. Jest tyle problemów do załatwienia w pierwszej kolejności, to idzie na łatwiznę, mówiąc o sprawach ideologicznych albo o niczym. No słuchaj, ale ta koalicja musi udawać też, że coś robi poza tymi wszystkimi komisjami śledczymi i tak dalej, bo na razie co my mamy? Na razie mamy in vitro. To, że pani Leszczyna występuje albo pani Mucha, to co tutaj chodzi o te ustawy związane z aborcją. Muszą udawać, że coś robią, że realizują jakieś obietnice, no bo do tej pory to tylko z tych przyjętych przepisów nowych to in vitro i wiele więcej niby te nie. No projekty więc ustaw tam są, ale przecież to nie są kwestie, które ważą o bezpieczeństwie zdrowotnym Polaków. Tyle jest problemów, a pani Leszczyna się zajmuje. Znaczy, gdyby musiała mówić o realnych problemach służby zdrowia, to myślę, żeby się nie zdecydowała. O takich ideologicznych jest jej łatwiej. Ona się przyczaiła w tym Ministerstwie Zdrowia, bo musiała sobie tam powołać jakichś porządnych wiceministrów, co by jej to wszystko trzymali, że tak powiem, za paszczę, bo ponieważ ona tak troszeczkę słabo się na tym zdrowiu znano, to tam musi mieć kogoś, kto chociaż cokolwiek wie. Więc gdyby miała mówić o innych rzeczach, to pewnie by się nie zdecydowała, ale jak usłyszała, że będzie o aborcji, no o aborcji to przecież może, bo to kwestie ideologiczne. Ja mam uniwersalne, już doradzałem Bartoszowi Arłukowiczowi, jak był ministrem zdrowia, i doradzę to samo pani Izabeli Leszczynie. Szanowna pani minister, sprawa jest prosta. Niech pani wyeliminuje pacjenta z systemu opieki zdrowotnej i wszystko będzie świetnie. Pacjent jest zakałą po prostu. No i wtedy kolejek nie będzie. Oczywiście. Zapowiadali, że nie będzie kolejek. Jak nie będzie pacjenta, nie ma problemu. Jak się nazywa pani ministerstwo? Czy ono się nazywa Ministerstwo Choroby? Najlepiej ono się nazywa Ministerstwo Zdrowia, czyli jest dla zdrowych. Najlepiej zacząć od eliminacji od wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym problemem Tuska zrobić, jak to prawda pan Czyż pytał, to jeśli już eliminować. A co, będą listy proskrypcyjne, a tej pani nie rejestrujemy, o, kto bo wie, jest nie pisówka. Nie podpowiadaj, bo słuchaj, oni są naprawdę gotowi to wykorzystać. A przychodzi jakiś emeryt 80-letni, a na kogo pan głosował? Może no być. To mamy termin dla pana za 17 lat. Wszystko jest możliwe. Oddajemy głos pani Kotuli, czyli pełnomocnik rządu do spraw równości. Jeśli 15-latka może uprawiać seks, to znaczy, że powinna mieć dostęp do tabletki. Dzień po. A do energetyków? Do energetyków nie powinna mieć dostępu i o tym mówiliśmy otwarcie. Ten dostęp w zakresie takim, w jakim ten skład energetyków był taki, jaki był przed zmianą, powinna dzisiaj odbyć się debata o zdrowiu przede wszystkim. To jest coś normalnego, to znaczy nie możemy łączyć tych dwóch spraw razem, pigułki po i napojów energetycznych. Również jako dyrektor szkoły widziałem, jak młodzież pije napoje energetyczne, bardzo wysoko kofeizowane. Jestem przeciwnikiem napojów energetycznych pitych w takim dużym zakresie. Ja przeciwnikiem energetyków pitych jakim przez dzieci też jestem oczywiście. Mnie to nie smakuje, bo to obrzydliwe jest. Ach, tu bym się trochę kłóciła, ale nie w tym rzecz. To znaczy dziecko do 18 roku życia nie jest w stanie podjąć odpowiedzialnie decyzji w sprawie energetyka, a jest w stanie podjąć odpowiedzialnie decyzję o przyjęciu pigułki dzień po. Naprawdę, serio. Bo to nie chodzi o pigułkę dzień po, no bo coś się stało, zanim ta pigułka ma być użyta i wtedy to 15-letnie dziecko, czy 14, no bo 15 to taka granica jest, ale no załóżmy, że tam chwila
i to dziecko jeszcze nie ma w pełni 15 i co? To może sobie swobodnie. Znaczy, krótko mówiąc, nie jest na tyle świadome, wypije... żeby pić energetyki, a jest na tyle świadome, żeby współżyć. To chcesz powiedzieć, tak? No tak, że jest odpowiedzialne 15-latka w jednej dziedzinie, a w drugiej jest nieodpowiedzialna, trzeba granicę podwyższyć o 3 lata. A tu chodzi tylko o to, że jasne, że to nie jest dobre dla organizmu, ale przecież też nie wywołuje jakichś śmiertelnych skutków, ale chyba że ktoś o energetykach, tak. Chyba że ktoś tam oczywiście mocno przesadzi z tym. Natomiast tam chodzi o to, że no, gospodarka hormonalna zostaje naruszona. Tak, no. Potężna dawka hormonów i rzeczywiście i to jest... dla zdrowia ma to większy wpływ i większe znaczenie niż jakaś tam niż ta kofeina, tauryna czy inne świństwo tego rodzaju. Przy czym oczywiście nie jestem za tym, żeby dzieciaki to piły, tak ja samo piję, jak nie jestem nie za tym, żeby 15-latki łykały, znaczy żeby traktowały to po prostu jak środek antykoncepcyjny, no i bo... Tak, tak jest to pomysł. Będzie wyglądało. Przecież o to chodzi. Tak, to będzie wyglądało. O to wyglądało. Chodzi. Żyjcie sobie jak chcecie, a w razie czego to macie bezpiecznik po prostu. To jeszcze w tej sprawie minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Niepełnoletnim dajemy prawo do kupowania tabletek antykoncepcji awaryjnej, a nie pozwalamy im kupić Red Bulla. A prawa człowieka? To nie jest prawem człowieka. No, a wódka jest prawem człowieka? A czemu zakazujemy tym przed 18 rokiem kupowania wódki? Bo jest bardzo podobny do takiego proszę napoju państwa, właśnie. No. Bardzo dobrze, to jest ta logika. Tabletki antykoncepcyjne, tak, napoje energetyczne. Ale jakie tabletki nie. antykoncepcyjne? No. Pigułka dzień po to, przepraszam, no na dobrze, co jest, na no, kaszel? Ale, no, no oczywiście, że nie na kaszel. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. Ale ja nie mam z to tym problemu ideologicznego. Każdej tylko kobiety, każdej dziewczyny, dobrze, żeby cieszę podejmowała się, że pan tak decyzję tak. W swoich sprawach. Czyli bo to jest prawo człowieka. 15-letnia dziewczyna może podjąć tę decyzję sama. Ale 15-letnia dziewczyna nie jest wystarczająco dorosła, żeby mogła zdecydować o tym, czy chce napój energetyczny, czy nie. No dobrze, no ale my mówimy. Nie czuje o... się pan z tym jakoś nie absurdalnie? A ja owszem. No właśnie, cały ten absurd rzeczywiście już omówiliśmy. To samo. To samo. Powtórka z rozrywki po prostu. No to jest logika, panie ministrze Wieczorek. Lewicowa logika, trzeba powiedzieć, że środki antykoncepcyjne rozdajmy wszystkim, a energetyki to już nie. To już od 18 roku życia. Jeszcze tam można by parę rzeczy rozdać, które tej władzy by pomogły. Oni wyciągnęli wniosek z wyborów amerykańskich, gdzie kwestie aborcyjne i tego typu bardzo mocno zaważyły o wyniku wyborów, o zwycięstwie Bidena i demokratów i myślą, że polskie społeczeństwo jest takie samo i też te czynniki będą decydujące. Ja nie wiem, czy no, czy oni przede wszystkim uważają, znaczenie. Że kobiety wygrały wybory, jednak, że ten sprzeciw kobiet był znaczący i wydaje mi się, że no, z tej perspektywy, kiedy kobietom oni to obiecywali, no to przynajmniej chociaż z tego chcą się wywiązać, ale to nie będzie takie proste, dlatego że koalicja, że aborcja jest kością niezgody w koalicji. Projektów mamy już kilka. Dwa projekty liberalizujące aborcję złożyła już na początku tej kadencji Lewica. Teraz mamy projekt Koalicji Obywatelskiej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiada już jakąś specjalną komisję, która się tym będzie na wszystko się rzuci zajmowała. No to zobaczmy jak wygląda projekt Lewicy. Poselski projekt ustawy o aborcji do 12 tygodnia dla osób, nie kobiet, tylko dla osób. Osoba w ciąży ma prawo do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania. Osoba w ciąży ma prawo do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży po upływie 12 tygodnia jej trwania w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia, w tym w szczególności zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby w ciąży. Po co ta filibrystyka, jak nie ma faceta w ciąży? No, no pani Anna Maria Żukowska, pamiętasz, przekonywała swego czasu Jacka mówiła, Łyskiego, że poprzeszczepiano że tam, to jest możliwe, tak. Poprzeszczepiano macicę i tam. To były takie eksperymenty w Szwecji, ale w wypadku spokrewnionych kobiet z sobą
u facetów to wszystko nie działało po prostu. Więc jeśli nie istnieje taki przypadek jak zachodzenie w ciąży przez facetów, to ale dlaczego lewica... kobietę nazywać osobą? Bo lewica nie wyklucza, bo gdyby się zdarzył taki przypadek mężczyzny, który może zajść w ciążę, albo jest to osoba, która zmieniła płeć i się inaczej identyfikuje, to ta osoba nie może się poczuć urażona. To jej zdolności to jest rozrodczych logika. Nie czyni. To jest po to prostu jest logika, nowa logika. Dzisiaj wpadł też marszałek Hołownia. No bo tam te posłanki domagały się, żeby na tych tabliczkach było, że posłanka, nie poseł, a posłanka. Tak. No to pan Hołownia tam spełnił to życzenie i powiedział, że ale jest też najlepsze rozwiązanie, żeby na tych tabliczkach było osoba poselska po prostu. O matko i córko, ale to by wtedy wszystkie tabliczki trzeba było zmieniać, a jest i tak problem osoba z wymianą poselska. Tych tabliczek. A dlaczego nie to może jeszcze, być? Jeszcze mężczyzny, na koniec kobiety. Kobiet w ciąży. Wszyscy wiedzą, że kobiety są w ciąży. To dlaczego jeszcze na koniec tej części pani poseł, pani posłanka Matysiak. Z inicjatywy Marcina Horały powstaje zespół parlamentarny Tak dla rozwoju CPK Atom Porty. Ja się zapisałam, bo oczywiste jest dla mnie, że Polska musi się rozwijać. A żeby to było możliwe, musimy postawić na rozwój transportu i naszej energetyki. Te razemki takie rozsądne coś jakby. Pani poseł Paulina Matysiak to jest przykład rzadki człowieka o innej orientacji ideowej, ideologicznej, ale zdroworozsądkowego, rozumnego, logicznego, chcącego coś zrobić dla społeczności, która ją wybrała, nie wygłupiającą się. Do tego pasjonatka transportu publicznego, w tak, sprawach publicznego. Nieistotnych i takich osób powinno być dużo w Sejmie, a jest jedna pani Matysiak na lewicy. Przecież to jest straszne. Przemknęło mi dzisiaj gdzieś chyba na Twitterze, że Anna Maria Żukowska też się zaciągnęła do tego zespołu. A pani Żukowska też czasem potrafi rozsądnie się. Przebłyski rozsądku. Wracamy do państwa za kilka chwil. Czy ma pani duże oczekiwania po nowym ministrze kultury? Czy jednak ten oddech i ten wiatr w żagle czuje pani, że nadejdzie? Myślę, że nadejdzie, tylko ja jestem, że tak powiem, wyrozumiała teraz. To znaczy ja uważam, że najpierw powinien pan minister rzeczywiście zrobić porządek w wielu czyli sprawach. Mam cierpliwość. Nie mam zamiaru mu sobą zabierać czasu ani głowy. Rozmawialiście już, czy jeszcze nie? Znaczy tylko rozmawialiśmy tak... Nie na temat. Natomiast liczę na telewizję, dlatego że liczę na to, że teatr telewizji wróci. Będzie aktywny i będzie 3 razy w tygodniu i że uda się ochronić nasze spektakle teatralne, ponieważ mamy 80 tytułów do dyspozycji, które moglibyśmy zaoferować telewizji teraz. Dobry wieczór, po raz kolejny, jak widzę panią Krystynę Jandę, to zawsze mam powód do uciechy, ponieważ ona też jest taka prostolinijna i od razu mówi, o co chodzi. Mam 80 spektakli, niech telewizja publiczna kupi ode mnie albo przeniesienia bezpośrednie z moich teatrów, albo zarejestruję, kasa się będzie zgadzać, ja przez następne lata kolejne 80 i interes będzie się kręcił. A czy ktoś chce to oglądać za publiczne pieniądze, bo pani Janda zawsze się szczyciła, że ona na to zarabia, widzowie z biletów to płacą, to nie. Pani Janda najbardziej cierpi, kiedy nie dostaje od mecenatu zewnętrznego należących, tak uważa, jej się pieniędzy. Jesteśmy w programie Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki i Dorota Łosiewicz, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. Pani Janda mówiła całkiem niedawno, że ona przez 8 lat nie włączała telewizora. To pani Janda nie wie, że teatr telewizji był w polskiej telewizji i to był bardzo dobry teatr telewizji i pokazywano tam spektakle najwyższej klasy. Gdyby pani Janda oglądała telewizję, ale mówiła, że jej nie ogląda, no to by o tym wiedziała. Być może teraz już pani Janda oglądać telewizję, no ale w tej rozmowie mówi, że ona musi oglądać,
bo ona musi wiedzieć, co się dzieje. To kiedy no, mówi prawdę? Może nie oglądała polskiej telewizji, tylko oglądała komercyjną telewizję, inną telewizję oglądała. Ja się cieszę, że pani Janda jest już w dobrej formie, że już jej nie jest duszno, że już nikt na nią, za przeproszeniem, no nie powiem, jak ona to mówiła, ale nie wydala fekaliów, bo przecież tak mówiła. No cieszę się, że pani Janda jest w tak znakomitej formie i już może o interesach rozmawiać z ministrem kultury, no pogratulować. No ale to świetnie, bo to jest taki rodzaj drobnego szantażyku wobec ministra, który, jak sądzę, łatwo uzna, że to świetny pomysł jest, żeby kupić prawa do tych 80 spektakli pani Jandy. Zasłuży się kulturze narodowej. A to, że tam dzieją się rzeczy ważne w innych teatrach, które mają większą renomę niż takie mało obsadowe sztuki u pani Jandy, żeby było w miarę tanio, rozrywkowo, a kto by się tam ale przejmował? Pani Janda walczyła na pierwszej linii antypisowskiego frontu, więc no pani Jandzie się należy, no chyba przyznasz. To, tak. To pani Agnieszce Holland się należy dwa filmy wszystko rocznie jej, wszystko z budżetem należy. 50 milionów na jeden. Wszystko, co sobie i tylko dostaną. Wymyśli i pewnie dostaną, no w końcu walczyły, było duszno, było strasznie, było okropnie. Teraz można odetchnąć pełną jak piersią. Pani Krystyna tak często podkreśla, że ona tak ten wolny rynek, prawdzie narzeka, ale tak świetnie sobie radziła, a jak tylko zmieniła się władza, to już czeka, żeby ten wolny rynek obejść i sobie proteskę tam zbudować. Z... No, to chyba proteziszcze jakieś, tak, bo 80 jakąś grubą spektakli. Rurę, żeby tam ta forsa... Bo pani Krystyna jest niezbędna kulturze narodowej. Ja nie przeczę, że pani Krystyna tam w paru filmach dobrze zagrała, ale to przecież nie na tym polega, żeby jeden artysta przypiął się do państwowej kasy, wszyscy inni w ten sposób nie dostaną nic. Ale to jest artysta zasłużony. Ty naprawdę nie rozumiesz. Na linii frontu tak to ciężko w sobie tak i w walczył, Czechosłowacji że się należy. Zasłużony artysta i tam wymienione to tytulatura cała, ale czy o to chodzi właśnie? Życzymy pani Jandzie powodzenia, zostawmy ją z jej świeżym powietrzem, które teraz... I pani sprzeda. Odzyskała. A pan Sienkiewicz kupi, no przecież. A naszą kolejną bohaterką będzie wspomniana już dzisiaj raz Anna Maria Żukowska z całkiem rozsądną wypowiedzią. Napisała pani niedawno na platformie X coś mocno niepopularnego, mianowicie, że politycy powinni mieć bana na udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Bo co? Bo nie powinni się lansować? Uważam, że to jest słuszna inicjatywa. Ona powstała w latach 90., kiedy rzeczywiście no naprawdę bieda skrzeczała. Nie tylko w służbie zdrowia, ale szczególnie w służbie zdrowia było to dramatycznie widoczne. I myślę, że nie powinno się upolityczniać tej inicjatywy. Takie jest moje zdanie, a to, że biorą w niej udział polityczki i politycy, w jakiś sposób powoduje, że z kolei inni politycy i polityczki albo ich wyborczyni i wyborcy są nastawieni do tej akcji sceptycznie, moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. To, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to to jakże oryginalne ujęcie pani Anny Marii Żukowskiej. Głównie oczy było widać. No ale oczy są najważniejsze. No, zwierciadło duszy. Nawet przecież nie powiem, bo przecież pan Ryszard Petry, jak mówi, że głowa psuje się od góry. Nie, tu się nic nie psuje. Tu wszystko nie, oczy jest, piękne, absolutnie. Tu wszystko jest jak w najlepszym porządku, nawet ten pogląd. Mnie najbardziej żenuje to, że z wielkim zachwytem, a wręcz poczuciem, że Mistrzostwo Świata zdobył, pan minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, całe wojsko będzie służyć orkiestrze. A... Wojsko jest od obrony Polski. A dzisiaj nie jak od angażowania się w inicjatywy. Się cieszył. Była konferencja na Policja, Stadionie Straż. Narodowym. Mówił, że wszyscy, że wojsko wraca do WOŚP-u. Strażacy wracają do WOŚP-u. Wszyscy wracają do WOŚP-u teraz. Ale trzeba coś, znaczy trzeba przyznać pani Żukowskiej. A Bundeswehra? Nie, jeszcze nie. To szkoda, Bundeswehra by tak uświetniła. Daj spokój. Tam problemy same mają. No to... I ze sprzętem, i z, a pan ze składem osobowym. Owsiak, i w ogóle. To nie ma? Nie, no to jest wszystko jedno. Każda akcja, która coś dobrego robi, okej. Okay. Tylko
jak się używa całych służb państwowych, potęgi państwa, dostaje się różne preferencje, to w stosunku do wszystkich innych, a jest wiele organizacji charytatywnych, może nie na tę skalę działające, ale no, tu jest spektakularne działanie raz w roku, a tam jest całoroczne, na przykład w wypadku Caritas. To po pierwsze jest nieuczciwa konkurencja, po drugie to jest dumping charytatywny. Tak to jest, tak na to trzeba patrzeć i państwo nie może sobie wybierać jednego człowieka, którego nosi na rękach, a wszystkich innych traktować z buta po prostu. Ale pani Żukowska jedną ciekawą rzecz powiedziała. Otóż nikt tak nie dzieli Polaków jak politycy i przyznała to polityczka. I tak naprawdę, no tak to jest. No, kiedyś w 2005 roku Donald Tusk sobie wymyślił, że podzieli scenę polityczną, żeby na zmianę wygrywali konserwatyści, znaczy PiS i Platforma Obywatelska. I właściwie na tych podziałach do tej pory wszyscy korzystali. On wcale tego nie chciał, bo rozmawiałem z panem Janem Rokitą, który jest bardzo bystrym obserwatorem polityki, nie tylko, że był bystrym politykiem. I on jako wysłannik Donalda Tuska od razu zauważył, że chodziło o to, żeby nie doszło do żadnego porozumienia, żeby no wepchnąć Prawo i Sprawiedliwość w niemożliwą koalicję albo doprowadzić szybko do przyspieszonych wyborów. Tu nigdy nie było czystych intencji. Ale to była gra na pęknięcie. Tak od początku dokładnie tak właśnie mówię, że od początku była to wymyślona gra na pęknięcie, choć przecież miał być popis. Ktoś jeszcze w ogóle pamięta coś takiego jak popis? Młodzi ludzie to już nie pamiętają. Ale nie ma popisu. A potem to specjalnie Tusk storpedował. Ale jest popisowy mecenas. Wspomina pan poseł o rozliczeniach Prawa i Sprawiedliwości, to porozmawiajmy w takim razie o pracach. Mam prośbę, żeby pani do mnie mówiła jako o adwokacie, czyli panie mecenasie, tak. Bo ja jestem posłem niezawodowym. Przepraszam bardzo, ale to są jakieś jaja. Jeśli się zaprasza kogoś do programu, to jako polityka. Nie jako mecenasa. Mecenas ma swoje sprawy, swoich klientów i jeśli występuje w publicznych mediach czy w jakikolwiek mediach jako mecenas, to się reklamuje za darmo po prostu swoje usługi prawnicze. Natomiast tu spełnia funkcję publiczną posła. Żadnych tego typu życzeń się nie spełnia, bo to jest łamanie reguł. To jest poseł, nie żaden Staszku, mecenas. Nie denerwuj się. Strasznie się zdenerwowałeś. Boję się, że ci ciśnie nie skoczy. No, trochę sobie tu ale zagrałem. To chyba ego pana Giertycha, który dołącza tutaj gdzieś w okolice pana Hołowni. No, co nas obchodzi mecenas i jego sprawy? Interesuje nas posłem. Zdaje się, że jest posłem. Zdaje się, że kandydował w wyborach. Zdaje się, że z ostatniego miejsca się dostał do parlamentu. Zdaje się, że zasiada w ławach poselskich, więc domaganie się od kogoś, żeby nie tytułował posła posłem, jest co najmniej zaskakujące. No to jest interes do zrobienia, no. Zobaczcie, ja tu występuję jako mecenas. Ale pan mecenas zapłacił za tę reklamę? Że ktoś będzie go reklamował jako mecenasa? A oczywiście, że się zareklamował, bo skoro mówi, że nie jest posłem zawodowym, to daje do zrozumienia, że jest do wzięcia. Nie, że z zawodowych tych prawniczych ma prawdziwą forsę, a tu ma na waciki po prostu. Tak, czyli jest do wzięcia, kochani moi. Chcecie mnie, to mnie bierzcie, bo ja jestem człowiek do wynajęcia. Nie jestem posłem zawodowym. Ja sobie wyobrażam, że nie wiem, we Francji, w Niemczech występuje polityk. W Niemczech jest wielu polityków w Bundestagu, którzy są prawnikami, byli czynnymi prawnikami, adwokatami właśnie, radcami prawnymi. I on mówi, ale proszę do mnie mówić, panie mecenasie, bo ja tu występuję w innej roli. No to prowadzący i te telewizje by puknęły w czoło po prostu. No ale teraz wiesz, teraz są nowe zasady i sobie politycy koalicji rządzącej mogą robić co chcą i życzyć czego chcą. Nie wiem, czy słuchałeś dalszej części tej rozmowy, czy pani redaktor spełniła nie. Ogromne życzenie pana mecenasa. Nie, słuchanie pana Giertycha jest może interesujące, ale ja mam ciekawsze zajęcia. Ciekawsze masz zajęcia, to my posłuchamy teraz w takim razie no, lekcji chyba trzeba tak powiedzieć pana Kołodziejczaka, takiego wykładu, którego pan Kołodziejczak udzielił naszemu dziennikarzowi. Ja pana uważam za pewnego rodzaju przyjaciela.
przyjaciela, bo jest pan Polakiem, wydaje mi się, pan jest trochę nawet patriotą, trochę, nie przesadzając. I jak ja widzę przyjaciela, który widzę, że błądzi, to wie pan, ja jestem wychowany w kulturze ewangelicznej, Ewangelii. I kiedy widzę, to go napominam. I wiele razy pana napominałem w cztery oczy, wiele razy pana napominałem tutaj, a teraz pana napominam tutaj przy innych osobach, żeby pan zszedł z tej złej ścieżki. Dziennikarze tutaj w Polsce, PL, dziennikarze Republiki. Ludzie, zejdźcie z tej błędnej drogi, bo skłócacie społeczeństwo. Zacznijcie normalnie jednoczyć ludzi. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Jednoczyła. Ja mam wrażenie, że pan Kołodziejczak to tak w duchu szefowej Komisji Europejskiej, która w Davos ostatnio mówiła, że największym zagrożeniem jest tak naprawdę wolność słowa, bo ona tam mówiła o różnorodności informacji, że jak jest, że ludzie się czują niepewnie, niespokojnie, jak są różne źródła informacji, jakoś tak to mniej więcej było przedstawione. Zasadniczo chodziło o to, że przekaz powinien być jeden, żeby ludzie się nie czuli niespokojni, bo jak jest... Niemczech w zasadzie jest jeden. No tak. I tam konsultują wszystko z urzędem kanclerskim, z MSZ-em i potem realizują to w Polsce, tylko takie wyobrażenia są, że w Niemczech są wolne media. To śmiechu warte jest, jeśli chodzi o te wolne media. A pan Kołodziejczak, to tak bym zapytał, szanowny panie ministrze, bo to już wiceminister rolnictwa przecież, a pan ma jakie podstawy do tego mentorstwa i do tego wychowywania naszego kolegi? Znaczy, ja rozumiem, że pan Kołodziejczak to już by w ogóle chciał, żeby był tylko absolutnie jeden przekaz i że już żadnego pluralizmu medialnego, żeby nie było. No bo jak będzie tylko jeden i wyłącznie jeden przekaz, no to wtedy zdaniem pana Kołodziejczaka ogólnie będzie panowała radość, wszyscy będą zadowoleni, nie będzie niepokoju, bo będzie tylko jedna rządowa, prorządowa narracja i wtedy będzie wszystko wspaniale. Ale czy nasz reporter Maciek Zemła może ewangelicznie napomnieć pana Kołodziejczaka i ja powiedzieć mu na przykład, że jest w rządzie, który idzie złą drogą teraz, łamiąc konstytucję, ustawy i tak dalej? Też ja to, trzeba napomnieć pana Kołodziejczaka. To wie doskonale. A on tu nawet zapowiadał w kampanii, powiedział, że najpierw narobimy dużo złego, żeby potem zrobić coś dobrego. Nie, no jakby ktoś, znowu odwołam się do zachodnich standardów, gdyby któryś z polityków taką połajankę pod adresem dziennikarza wygłosił, to następnego dnia go nie ma po prostu. Jest awantura we wszystkich mediach, związki dziennikarskie, organizacje mówią, wysyłają takiego delikwenta na drzewo i mówią, żeby przeszedł jakąś szkołę i po pierwsze poznał, komu służy polityk. Służy między innymi naszemu koledze, także nam, chcąc nie chcąc, służy, bo my płacimy na jego utrzymanie i on nie robi łaski, że sobie wybiera, poucza, udziela. Ale przecież przykład idzie z góry, a Donald Tusk uwielbiał szczególnie w kampanii pouczać dziennikarzy. Do wywiadów wybiera sobie tych dziennikarzy, z którymi ma ochotę rozmawiać, rozsadza ich tam naprzeciw siebie. Dziennikarzy? Nie pomyliłaś się? Pracowników mediów, powiedzmy tak. Pracowników mediów i wtedy jest zachwycony. No bo przecież jak mówił Rafał Trzaskowski, te wybory są o to, żeby nikt nam nie zadawał takich pytań. Ten dziwoląg słowny, bo dzisiaj też nasłuchałem się od marszałka Hołowni, że Sejm jest o czymś, wybory są o czymś. Co to jest za sposób mówienia? To jest po polsku? Coś jest na temat, coś czegoś dotyczy, ale nie, że jakaś instytucja jest o czymś, no ludzie. To jest po Hołownianemu. Ja też dzisiaj słuchałam tej konferencji pana Hołowni. Tak, Sejm jest o tym, żeby ludziom się dobrze żyło, jakoś no tak to, mniej więcej. Świetnie. Tylko, że jeszcze w zasadzie dla tych ludzi ten Szymon Sejm nic nie zrobił. A pan Szymon Hołownia jest o tym, żeby ludziom mącić błękit w głowie. Pan Szymon Hołownia jest o tym, żeby ludzie jedli popcorn przed telewizorami, niezdrowy, żeby ich zabawiać. A teraz przeniesiemy się na chwileczkę do Neo TVP, no, która właściwie od nowa uczy się robienia telewizji. Pseudo-TVP. I co i rusz w padeczki.
Dzień dobry, minęła 10.30. Rafał Skórski, zapraszam na serwis Info Dzień. Sejm powołał członków komisji śledczej. Te bąble to mi się kojarzą, przepraszam państwa bardzo, szczególnie ten większy, z wypiętym tyłkiem, naprawdę, przepraszam. Nie, te bąble są w ogóle jakieś okropne. Ta grafika z lat 80., a tam są takie ładne studia, w których naprawdę tyle pięknych rzeczy można zrobić. Ale twierdzyna Woronicza to wszystko jest robione. Ja wiem, że to jest twierdzyna Woronicza. Ja tam jest, prowadziliśmy tam kwadrans polityczny i to jest naprawdę fantastyczne studio, w którym można bardzo dużo zrobić. No dobrze, ale teraz tam sobie państwo pracują. Umieli wyłączyć sygnał 20 grudnia telewizji, a teraz nie umieją włączyć w odpowiednim momencie. Bo tak to zbagatelizowane zostało, ale to jest strategiczna instytucja także dla bezpieczeństwa państwa, dla komunikowania, i wyłączenie sobie sygnału to jest przestępstwo, które powinno być bardzo ostro ścigane. To nie jest tak, że można sobie wyłączyć, bo przyjdzie jakiś Zdzisiu i razem z Włodkiem czy innym Karolkiem sobie to załatwią. No. To jeszcze tak, to na koniec tylko zobaczmy, jak odpolityczniają spółki Skarbu Państwa państwo z koalicji większościowej. Czytam, że Tauron ma nową, apolityczną członkinię Rady Nadzorczej. Pewnie wygrała konkurs. Odpolityczniają, czyli zastępują swoimi. Szefowa gabinetu politycznego pana Kierwińskiego w PWPW. Fotka z panem Tuskiem. Jaką radę chcesz? To jest to. Tak to wygląda. Nie pozbieramy się z tą bandą. Odpolitycznienie. Mówimy państwu już dobrej nocy, wspaniałego weekendu. Do zobaczenia. Do poniedziałku.